Witam serdecznie w Katowicach, hali AWF-u. Pierwszy mecz o pierwsze miejsce w strefie śląsko-opolskiej pomiędzy drużyną gospodarzy w biało-czerwonych strojach AWF AZS Katowice, a w strojach granatowych Smek Prudnik. Mistrzowie Śląska i mistrzowie województwa opolskiego walczą o rozstawienie w półfinałach. Jest to bardzo ważne. Teoretycznie drużyna, która zajmie drugie miejsce, będzie w mocniejszej grupie. A drużyna z pierwszego miejsca w słabszej, ale to tylko teoretycznie, bo ligi są wyrównane. Przykładowo takie Pomorze, tam trzy drużyny się biją równo, łeb w łeb, każdy z każdym. No ale też tutaj zwycięzca tego meczu ma duże szanse na organizację półfinału w Mistrzostw Polskich, a to daje plus. Graj nas Dzięba, pierwsze punkty, nie wiem który, ale chyba Mateusz. To daje duże szanse zwyciężyć półfinały, jeżeli się u siebie organizuje. To dopiero w marcu. Na razie będzie mecz i rewanż. Pierwszy mecz w Katowicach, za tydzień w Prudniku. Będzie decydować bezpośredni bilans. No, faworytem, nie ukrywam, w tym spotkaniu są oczywiście katowiczanie. Drużyna składająca się, można powiedzieć, z gwiazd, w cudzysłowie, Śląska, Dolnośląskiego. Tu są indywidualności, którzy mieli swoje epizody w reprezentacjach Polski w różnych kategoriach wiekowych. Czy to w ścisłych kadrach, czy w szerokich, ale prawie każdy. Eksperci mówią, że drużyna z Katowic ma szansę nawet na medal, a Prudnik, no Prudnik to już jest dla nich sukces, że tak daleko zaszli, grają młodszym rocznikiem, nie mają nikogo z 9-1. W przyszłym roku będą silni. Może gdyby tu był Stalicki, serdecznie Cię pozdrawiam, Kacper, to może by to inaczej wyglądało, ale Ty dzisiaj reprezentujesz Tref Sopot i kto wie, czy się nie będziesz bił przeciwko swojej drużynie, a wszystko na to wskazuje. Zobaczmy jeszcze tą akcję, Jurczyński. Będą punkty, nie. To na razie tyle, specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z meczu o pierwsze miejsce w strefie śląsko-polskiej z hali AWF-u Zibi.